Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Taka podróż autokarem, ona okłada myśli, czy ona jeszcze bardziej rozrzuca i tych emocji jest tylko więcej? A nie wiem. Słuchałem sobie podcastu o Ukrainie, także moje myśli były wokół tego. Może tak zrobię. Może nie będziemy grać, może zapytam, jakbyśmy rozmawiali bez kamery. Ja na przykład nie potrafię się cieszyć tym turniejem, tymi zawodami. Robimy swoje. Ja zadaję pytania, opowiadamy, ale nie da się. Nie da się, no. No może rzeczywistość jest kiepska, bo z tyłu głowy cały czas są te wydarzenia, czy wydarzenia, no wojna, która jest toczona. Ludzie po prostu cierpią, umierają, tracą domy, rodziny. Ale z drugiej strony, no też jakby dla nas życie się toczy dalej, no i w żaden sposób no nie zmienię tego, co się tam dzieje, co się dzieje na Ukrainie. Mam świadomość, że mogę tylko wpłynąć na to, co ja tutaj robię. Też poniekąd, no takie, wziąłem sobie do serca słowa Igi Świątek, która powiedziała, że no jeżeli chociaż odrobina, nie wiem, takich sportowych emocji, dobrych sportowych emocji może na chwilę dać ludziom, nie wiem, zapomnienie i trochę radości, no to warto po prostu się temu poświęcić. Ja jak najbardziej to popieram. Ale też, no nie wiem, no trudno jest mi po prostu no myśleć pozytywnie, kiedy zazwyczaj wszystko, nie wszystko, kiedy zazwyczaj nic mi nie wychodzi teraz ostatnio. I kiedy myślę i czuję, tak jak to było już wiele razy w tym sezonie, że już mam wszystko połapane, że już to jest ten moment, kiedy pójdzie wszystko łatwo, lekko i przyjemnie, no to dzieje się po prostu coś, co totalnie to się odwraca i pokazuje mi, że jednak tak nie będzie. No, co mogę powiedzieć? No, dzisiaj miałem znowu wszystko wyłożone na tacy. Było cieplutkie, smaczne i pachniało po prostu przecudownie, a po prostu znowu zrobiłem to, co umiem robić ostatnio najlepiej, czyli tej szansy nie wykorzystać i zepsuć drugi skok. Nie wiem, no nie jestem gotowy do czegoś takiego. Jest mi to trudno wytłumaczyć, bo sam sobie nie potrafię tego wytłumaczyć, gdzie, w którym momencie popełniam błędy. Podchodzę do obydwu skoków tak samo, robię wszystko to samo. Staram się wykonać dwa takie same, identyczne skoki, a nie jestem w stanie. Czasami wychodzi jeden skok w pierwszej serii, czasami wychodzi tylko w drugiej serii, czasami tylko w kwalifikacjach. A czasami w ogóle nie wychodzi w danym dniu, no i tyle. No, nie będę tutaj biadolił i chociaż miałem taką ochotę i zrobić z siebie ofiarę i jaki to ja jestem po prostu teraz biedny i w ogóle wszystko jest na nie i że jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi. No nie wychodzi. No. Wychodzi od czasu do czasu, to co powiedziałem wczoraj, no podrygi starego człowieka, gdzie wyjdzie jeden skok, drugi skok nie wyjdzie, chcesz, nie możesz, im bardziej się chce, tym wychodzi gorzej.